Halo, siemaneczko, z tej strony Brączek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale i dzisiaj witam was oczywiście w kolejnym odcinku z pięknej polskiej wsi, oczywiście Farming Simulator 19. Witam was troszeczkę zachrypniętym głosem, wszystko spowodowane tym, że byłem 2 dni chory, nadal jeszcze troszeczkę jestem, ale czuję się już znacznie lepiej, postanowiłem, że w końcu siądę i nagram dla was kolejny odcinek z tej naszej pięknej polskiej serii. Dzięki za wszystkie łapeczki w górę zostawione pod ostatnim odcinkiem, pod tym odcinkiem. Oczywiście standardowo zachęcam was również do zostawienia łapeczki w górę oraz do napisania jakiegoś fajnego komentarza. Wziąłem sobie wodę na odcinek w razie czego, jakby mi w gardle zaschło, bo jednak na odcinku troszeczkę dużo się gada, a jak się ma chore gardło, no to mogą być z tym małe problemy. Mam nadzieję, że nie będzie. Czuję się już znacznie lepiej, także mam nadzieję, że już teraz codziennie odcinki będą. No chyba, że mnie rozłoży po raz kolejny i niestety, ale nie będę po prostu w stanie dla was tych odcinków nagrywać. Dzisiaj jest w miarę okej, dlatego z kolejnym odcineczkiem po prostu sobie ciśniemy. I dzisiaj, tak jak oczywiście zapowiadałem, ciśniemy sobie po raz kolejny ze żniwami. Będziemy kosić oczywiście nasz owies, który tylko w sumie on nam został do skoszenia. Także liczę na to, że dzisiaj uda mi się tą robotę skończyć. No, że uda mi się po prostu skończyć żniwa. Będę mógł sobie ten owies sprzedać i będę miał dodatkowe pieniądze. Na koncie 37 400. Zapytacie pewnie dlaczego, zaraz wszystko wam wyjaśnię. Ale przede wszystkim najpierw chcę się wziąć już za robotę, bo chciałbym na dzisiejszym odcinku, szczerze wam powiem, że chciałbym skończyć te żniwa, a to pole owsa wcale nie jest takie małe, jakby się zdawało, także bez zbędnego pitolenia ruszamy do roboty. Co zrobiłem poza odcinkiem? Już wam mówię, co zrobiłem poza odcinkiem. Na razie tematu pieniędzy nie poruszam. Opowiem wam, co zrobiłem poza odcinkiem. Ogarnąłem oczywiście tą łąkę, którą zaczęliśmy w ostatnim odcinku rozlewać gnojowicą. Jest skończona. Nie pamiętam dokładnie, ile beczek tam na nią poszło, ale wydaje mi się, że około 8 albo 10 beczek razem łącznie, czyli z tymi beczkami, które wywiozłem oczywiście na odcinku, łącznie z tymi, które wywiozłem również właśnie poza odcinkiem. Gdzieś około 10 beczek wydaje mi się, że na pewno tam wyszło. To zrobiłem. Co jeszcze jest zrobione poza odcinkiem? Jest zrobiona sprasowana słoma i zebrana. To już w sumie tutaj, jak już tu podjechaliśmy, to w sumie mogę wam pokazać, żeby nie było, że kogoś tutaj oszukuję. Jak widzicie, cała łąka jest oczywiście już nawieziona w 66%. Także jeszcze raz będę musiał teraz nawieźć ją, ale to prawdopodobnie zrobię oczywiście nawozem, bądź jeżeli będzie taka możliwość, żeby na wiosnę jeszcze raz wywieźć tutaj gnojowicę, to oczywiście nie będę się wahał, bo gnojowicy mam naprawdę sporo. Co jeszcze jest zrobione? Tutaj wam chciałem pokazać, że jest zebrana słoma z mojego pola po jęczmieniu, także bardzo się cieszę, że jest to już ogarnięte. I uwaga, uwaga, za słomę dostałem 1400, bodajże około 1400 zł. Było 11 belek, wiadomo, po jęczmieniu ta słoma nie jest też jakaś super tęga, więc dało tutaj z tego pola 11 belek. Kasowałem tutaj po czytaniu waszych komentarzy, oczywiście za wszystkie bardzo serdecznie dziękuję. Pisaliście mi, żebym brał za belkę 15-30, ale tak wiecie co, stwierdziłem, że na farminga jednak jest to troszeczkę mało i gdybym brał za belkę 15 albo 30, to po prostu bym na tym nic nie zarobił. Więc skoro napisaliście mi, żebym brał 15 za belkę, no to stwierdziłem, że skoro 15 to na farmingowe to przerzucę to na 150 i wziąłem za belkę 150 i wydaje mi się, że wyszło to około 1400, tak przynajmniej mi się zdaje. Nie jestem w 100% pewien, bo było to właśnie robione teraz przez te 2 dni, kiedy miałem przerwę od nagrywania, także to jest zrobione. I druga rzecz to właśnie jest gnojowica, także sporo roboty. Co zrobiłem jeszcze poza odcinkiem, skąd właśnie mam tyle pieniędzy, już wam tłumaczę. Sprzedałem ciągnik, tak jest, sprzedałem ciągnik, o tym wam właśnie w ostatnim odcinku mówiłem, że będę chciał ten traktor sprzedać i też się wahałem jeszcze właśnie, czy sprzedawać 55, przepraszam, bo też mi tutaj w komentarzach pouczacie, że nie mam mówić 60, tylko mam mówić 55. To tak, sprzedałem 55 wraz z turem i wraz z widłami do obornika, także dostałem za to, dokładnie już wam mówię ile, dostałem 17 000, także wydaje mi się, że pieniążki naprawdę fajne za tego Ursusa dostałem, ale teraz pewnie zapytacie co w zamian. Na razie wam nie zdradzę, co będzie to za ciągnik. Miałem jeden bardzo fajny pomysł, ale niestety
Poszedł się paść, bo ten ciągnik kompletnie mi się nie podoba. Sprawdzałem go sobie w farmingu i niestety, ale jest tragedia, także sobie odpuszczę i kupię inny ciągnik. Mam już też w planach, jaki po prostu kupię. Wyjdzie mi on około gdzieś pi razy oko, około 30 tysięcy, tak mi się wydaje, bo skoro sprzedałem oczywiście swoją 60 z turem i ze sprzętem do tego tura, no to wiadomo, że będę musiał zakupić ten ciągnik z turem, bo stwierdziłem, że nie chcę tego 3PK dawać do tura, wolę sobie zakupić drugi traktor, który też będzie moim zdaniem do tura pasował i taki jest mój plan. Prawdopodobnie w kolejnym odcinku ten ciągnik już będzie. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko ogarnąć tak, żeby na kolejny odcinek już był. Kurde, ja tak, wiecie co, ruszyłem, pojechałem sobie kawałek, a nawet nie zobaczyłem za kombajnem, czy tu jest wszystko ok. Tak, słoma leci, jest elegancko. Tutaj oczywiście z tego pola też słomę będę sprzedawał, więc jakby nie było, zawsze będą to dodatkowe pieniążki już tutaj z tego kawałka. Sprawdzałem tutaj mniej więcej na tym płodozmian naszacowany plon. Wydaje mi się, że około 7-8 tysięcy litrów z tego kawałka powinno dać. Więc tak czy siak będę musiał dwie przyczepy sobie podstawić, bo dzisiaj chciałbym ten owiec od razu po skoszeniu jechać oczywiście sprzedać. Także będą dwie przyczepy strzepione do 3PK i pojedziemy sobie ten owiec sprzedać. Potem sobie lukniemy, gdzie jest najdroższy, ale wydaje mi się, że cena oscyluje gdzieś w granicach 1300, może 1400 za tonę, także nie jest zła cena. No i tak, no dobra, sprzedałem słomę, za to tam było około 1500, sprzedałem 60, 17 tysięcy za to, oraz trzecia rzecz, którą zrobiłem, o której też Wam mówiłem, że zrobię poza odcinkiem, to jest właśnie sprzedanie mleka. Mleka było 4600, mleko było po 2000, także ponad 9000 dostałem za to 4600 mleka, więc też bardzo fajne pieniążki. No i co za tym idzie, zrobiła nam się naprawdę bardzo fajna suma na koncie, 37 tysięcy, prawie 500, więc naprawdę fajne pieniądze. Po sprzedaży naszego owca oczywiście będzie tych pieniędzy jeszcze więcej, będziemy mieli ponad 40 tysięcy, więc w zupełności wystarczy mi to właśnie na zakup ciągnika z turem oraz osprzętem do tego tura. Od razu mówię, nie będzie to nowy ciągnik, no chociaż za 30 tysięcy nie można spodziewać się żadnego nowego traktora, więc będzie to ciągnik używany, prawdopodobnie bez napędu na początek, ale może potem coś pokombinujemy. Dlaczego tak zrobiłem, zapytacie na pewno, dlaczego już w pierwszym sezonie sprzedałem swoją 55, przepraszam. Zrobiłem to ze względu na to, że chcę się jak najszybciej rozwijać, chcę, żeby na mojej gospodarce coś się zmieniało, żeby nie było monotonii. No i stwierdziłem, że fajnie będzie, jak tą jedną 60 po prostu sobie sprzedamy, drugą zostawimy. I teraz druga sprawa, którą też mam w planie zrobić, to już Wam oczywiście mówię. Planem jest to, żeby też część pieniędzy zarobionych, które będę miał, przeznaczyć na remont mojego 3PK. Tak, remont 3PK, tutaj mówię o założeniu kabiny, o dołożeniu obciążników oraz o może malowaniu, nie wiem, zobaczę, jak ten kolor niebieski będzie wyglądał z kabiną. Jeżeli nie będzie mi się podobało, no to wtedy po prostu sobie ją przemalujemy na inny kolor, ale tego jeszcze też nie wiem w 100%, także nie chcę Wam spoilerować, bo i nie chcę Wam sprzedawać fałszywych informacji oczywiście. Dlatego to na razie jeszcze nie wiadomo jest, ale na pewno remont 3PK będzie robiony i to prawdopodobnie jeszcze w tym sezonie będę chciał zrobić, także naprawdę pierwszy sezon na tej serii, a dzieje się naprawdę sporo, ale robię to też ze względu na to, żeby po prostu seria Wam się nie znudziła, żeby mi się nie znudziła, żeby jednak też było troszeczkę takiego odświeżenia tutaj, jakichś nowych maszyn itp. itd. Jeśli chodzi o ciągnik, jeszcze Wam tutaj zdradzę kilka informacji. Prawdopodobnie nie będzie to ciągnik dużo mocniejszy od mojej 60-ki, od mojej 55-ki, którą sprzedałem, dlatego też prawdopodobnie maszyn do tego ciągnika nie będę musiał za dużo zmieniać, ale jeśli chodzi o to, to będzie on na pewno dużo bardziej wygodniejszy od mojej 60-ki, dlatego myślę, że taka zmiana jak najbardziej na plus. Także dobra, temat pieniędzy i temat nowych nabytków zaplanowanych na kolejne odcinki myślę, że mamy zamknięty, więc wyjaśniłem Wam chyba wszystko to co chciałem, więc teraz tak jak mówiłem, dojdą mi jeszcze pieniądze na konto właśnie za owiec, który dzisiaj prawdopodobnie sprzedamy, jeżeli zdążymy. Mamy już 10 minutę odcinka, ale tak patrzę, w sumie szczerze Wam powiem, że naprawdę mega fajnie to idzie. Robimy sobie już drugi przejazd, do końca nie dojedziemy, bo nie starczy nam miejsca w zbiorniku, także gdzieś w połowie będziemy musieli oczywiście sobie sypać
i oczywiście dojdą nam jeszcze pieniądze za słomę, ale myślę, że z tego kawałka tutaj no może być troszeczkę więcej, o tak myślę, gdzieś koło 15 belek maksymalnie, bo jednak wydaje mi się, że ten kawałek jest troszeczkę większy od tamtego pola po jęczmieniu, ale nieznacznie, więc myślę, że tutaj maksymalnie 15 belek będzie, więc około 2000 myślę, że z tego kawałka jeszcze za tą słomę zarobimy, więc powiem Wam, że jak na pierwszy sezon naprawdę mamy fajne pieniążki. No i oczywiście to nie wszystko, bo w silosach mamy jeszcze do sprzedaży jęczmień, a druga rzecz, którą jeszcze też będziemy sobie w sezonie sprzedawać, jest to oczywiście są to oczywiście nasze ziemniaki, które też będziemy musieli na jesieni wykopać i oczywiście sprzedać. Nie wiem, jakie ceny tutaj są za ziemniaki, ale myślę, że na poziomie łatwym naprawdę powinniśmy też fajnie na nich zarobić, tym bardziej, że ten kawałek niby wydaje się mały, ale on ma około pół hektara, więc tych ziemniaków też tam powinno tam dać całkiem sporo. No i zobaczcie, 95% mamy już, więc naprawdę szybko żeśmy zapełnili ten zbiornik, przyspieszyłem sobie do 8 na godzinę, wiecie, bo jednak wydaje mi się, że to 6 na godzinę możemy po prostu nie zdążyć wykosić tego kawałka. Chociaż w sumie, dobra, zmienimy sobie z powrotem na 6 i zobaczymy, jak to szybko będzie szło. Ja myślę, że do 40 minut, w razie czego ten odcinek może trwać. Dobra, odjedźmy sobie na bok, z tego względu oczywiście, żeby zmieścić się tutaj 60 z przyczepą. Dobra, w sumie możemy sobie, no dobra, nie będziemy gasić, bo to bez sensu. Teraz tak, pisaliście mi ogólnie, żebym rozkładał rurę z zewnątrz na Simple IC, ale niestety, a jest, dobra, widzę tutaj. Proszę bardzo, jest taka możliwość, także elegancko. No i dobra, biegniemy sobie na gospodarkę oczywiście. 63 peka naszego musimy wystawić z garażu, bo mam go schowane właśnie do garażu. I oczywiście musimy sobie podczepić do niego naszą autosankę, która jest schowana tutaj, bo tą chciałbym zasypać do pełna. Ewentualnie jak coś się nie zmieści, to oczywiście będziemy sypać na tą mniejszą autosankę, którą zaczepimy sobie do tyłu. No i 60 naprawdę będzie miała co ciągnąć, bo zrobi nam się naprawdę konkretny zestaw. Ale z tego, co patrzałem na ceny, wydaje mi się, że na skup prawdopodobnie nie mamy daleko, bo chyba jest to skup, który jest prawdopodobnie tutaj najbliżej mojej gospodarki, z tych wszystkich skupów, które są tutaj na tej mapie. Dobra, cofamy sobie oczywiście. Szkoda, że nie ma takiej możliwości, właśnie jak jest szypek, jak jest 60 na przykład bez kabiny, że nie mamy możliwości sobie zaczepienia tej przyczepy tutaj ze środka. To by było naprawdę też bardzo, bardzo fajne i realistyczne, bo jednak jest tutaj taka możliwość, żeby sięgnąć sobie i ten bolec po prostu wsadzić. Dobra, mamy zaczepione. Także jedziemy sobie oczywiście na pole. Teraz tak się zastanawiam, którędy będzie bliżej, ale wiecie co? Prawdopodobnie chyba tędy, jakbym pojechał, to będzie mi bliżej na ten kawałek. Nie jechałem jeszcze tą drogą, ale teraz wydaje mi się, że jakbym sobie pojechał tutaj w lewo i wtedy w prawo, to zaraz będziemy na tym drugim skrajniaku tam. Tak przynajmniej mi się wydaje. No i takie krótkie obliczenie, no zobaczcie, jak będzie 7 ton z tego pola, jeżeli nam oczywiście tyle da. No to będziemy, kurde mać, patrzcie na pole, że my wjedziemy do sąsiadowi. No ale dobra, może uda nam się tutaj jakoś przejechać przez ten kawałek. Tutaj widzę, że ma skultrowane, nie jest zasiane, także nie powinien mieć do mnie większego problemu o to. Co chciałem mówić, no proste obliczenie, jak będzie 7000 litrów oczywiście z tego kawałka, no to automatycznie mamy ponad 10 tysięcy w portfelu. Około 10 tysięcy, zależy jaka będzie cena, 3300 czy 1400, ale wydaje mi się, że 10 tysięcy tutaj z tego owsa jesteśmy w stanie zarobić, więc są to naprawdę bardzo fajne pieniądze. No i oczywiście będziemy mieli prawie 50 tysięcy na koncie, jak ten owiec sprzedamy. Jak jeszcze sprzedamy słomę, to na pewno będzie 50 tysięcy, no chyba, że do kolejnego odcinka nie zdążą mi tej słomy zebrać, a ja już będę miał nowy nabytek oczywiście zakupiony, bo taki jest plan, żeby już na kolejny odcinek nowy nabytek był. Wtedy też dzięki temu, że będę miał już ten drugi traktor, będę mógł sobie automatycznie naszego 3P-ka wstawić już na warsztat i sobie powoli po prostu przy nim coś tam już grzebać, dłubać czy rozbierać. Także naprawdę mega, mega się cieszę, że udało się to tak szybko tutaj wszystko ogarnąć. Dobra, podjedziemy sobie do naszego bizona i teraz tak, wiecie co sobie myślę, gdzie ja bym musiał tą przyczepę postawić, żeby nam tutaj to w miarę pasowało. Ja sobie, wiecie co, zostawię ją chyba tutaj na tym pokosie po prawej stronie i w razie czego na powrocie, jak nie starczy nam do końca, to po prostu sobie podjedziemy jeszcze raz.
będziemy mieli 2,5 tony na... Nie, przepraszam, 3 tony na przyczepie. Dobra, ponad 3 tony, 3040 litrów. Dobra, i zjedźmy sobie tutaj na razie na bok, żeby ten zestawik nam tutaj do koszenia nie przeszkadzał. A teraz praktycznie jeszcze jeden zbiornik i będziemy mieli przyczepę pełną, więc naprawdę mega szybko to tutaj idzie. Dobra, no i możemy cisnąć dalej z koszeniem. Załączamy sobie mocarnię, załączamy sobie header. No i lecimy. 6, 7, w sumie wiecie co, dam sobie 7 na godzinę. Bo nie chcę tutaj dylać 10 na godzinę, bo takie jest prawdopodobnie maksimum tutaj tego bizona. Ale wydaje mi się, że to by wyglądało jednak troszeczkę nierealnie, tym bardziej, że mój owiec, który tutaj mam, jest dosyć gęsty i powiem wam, że naprawdę bardzo ładnie sypie. Dlatego też nie ma co za szybko w nim tutaj jechać. Kurde, ktoś tutaj do mnie dzwoni, ja nie mam czasu, teraz poprosimy owiec, i tak nie będę na bizonie słyszał, jak będę rozmawiał przez telefon. No i lecimy, będzie dzisiaj wiekopomna chwila, bo będą pierwsze żniwa w tej serii zakończone. No i naprawdę długo mi to zajęło, bo mamy już bodajże chyba 10 odcinek. Tak mi się przynajmniej wydaje, że mamy 10 odcinek właśnie z tej serii. Czekajcie, wiecie co? Ja muszę sobie tylko szybko luknąć, kto to tutaj do mnie dzwoni, kto mi przeszkadza w żniwach. No dobra, jakiś nieznajomy numer do mnie wyzwania, także mniejsza o to, pewnie może chcą kupić coś, ja jeszcze nie zdjąłem ogłoszenia o moją 60, także możliwe, że o nią dzwonią. Dobra, mamy automatycznie też skraniaczek tutaj z tej strony już wycięty, rury sobie na razie składać nie będziemy i myślę, że skoro już tak zaczęliśmy fajnie sobie ciąć raz przy razie, to wydaje mi się, że niegłupim pomysłem właśnie będzie, żeby tutaj raz przy razie sobie jechać. Tylko musimy się jakoś tutaj w miarę obrócić, żeby udało nam się w pokos trafić. O, dobra. I tak będzie całkiem spoko. Tutaj ważne, żeby skrajniaki były chociaż raz przejechane, bo potem wiadomo, że naszemu sąsiadowi do pracowania jest po prostu dużo wygodniej, jak te skrajniaki są zrobione. Nie musi wyjeżdżać ciągnikiem aż na ulicę. Także lepiej, jak to jest zrobione. I co mogę też zapowiedzieć? Myślę, że na kolejne odcinki nie wiem właśnie co zrobić, bo teraz powiedziałem wam, że chciałbym, żeby na kolejny odcinek już był nowy ciągnik, to będzie na pewno, i powiedziałem wam, że też chciałbym już na kolejny odcinek 3 peka wstawić na warsztat, tylko teraz tak się zastanawiam, wiecie co, bo tutaj prawdopodobnie pozwolę sobie luknąć, że prawdopodobnie wszystkie pola mam do wapnowania, tak jak powiedziałem, pole numer 103, 101 oraz 93 będzie do wapnowania, także naprawdę szczerze wam powiem, że prawdopodobnie chyba nie będę mógł tego 3 peka schować na warsztat, wstawić na warsztat, bo na kolejny odcinek, jeżeli chciałbym robić wapno, no to automatycznie potrzebuję 2 ciągniki. Jeżeli chciałbym robić obornik, też potrzebuję 2 ciągniki, bo tutaj no bez sensu, żeby się rozczepiać, chyba że zagadam z sąsiadem i pożyczę od niego właśnie jego ciągnik. W sumie nie byłoby to też głupie, dlatego rozumiem, zobaczymy, będę gadał z sąsiadem, może się zgodzi na to właśnie, żeby pożyczyć od niego traktor. Jeżeli nie, no to po prostu na kolejny odcinek 3 peka nie będziemy chować na warsztat, jeszcze nie będziemy przy nim nic dłubać, tylko po prostu zrobimy sobie najpierw akcję obornik, potem zrobimy sobie również akcję wapno. Te pola, które będziemy mogli zwapnować, to sobie zwapujemy, żeby to też było już ogarnięte. Na pewno nie będę chciał wapnować teraz tutaj wszystkiego, tylko część sobie zostawię właśnie na zostawię sobie na wiosnę, bo też nie chcę wydawać teraz kupę siana na wapno, żeby tutaj wszystkie pola były zwapnowane, tylko chcę sobie zrobić to tak, że zaoramy sobie na przykład kawałek za domem, ten, który jest teraz talerzowany, na który dam obornik, zaoramy sobie go i na wiosnę sobie na orkę pociśniemy właśnie z wapnem, wtedy tylko przekultywatorujemy po wapnie i będziemy od razu siali. I myślę, że to jest naprawdę całkiem spoko pomysł. Zawsze coś innego, przecież nie zawsze wapno trzeba siać na ściernisko, tylko od czasu do czasu właśnie można sobie na orkę zasiać. My tak też robiliśmy w Mokrzynie, pamiętam, zdarzało się od czasu do czasu właśnie, że wapno było siane na orkę, wtedy tylko było zaciągane broną i od razu szedł siewnik. Także myślę, że to jest naprawdę całkiem spoko opcja, żeby tak zrobić, i tak prawdopodobnie zrobię, bo innej opcji tutaj nie widzę, bo oczywiście mam już to pole za domem stależowane, więc tam muszę coś po prostu wymyślić, żeby dać i obornik,
i dać wapno. A tutaj natomiast na tych kawałkach po prostu zrobimy tak, że damy wapno, a po prostu na wiosnę damy sobie po talerzówce obornik i wtedy też albo kultywator, albo orka i siew. Myślę, że tutaj naprawdę na tej serii będę całkiem sporo chciał orać, z tego względu, że jednak polska wieś, wydaje mi się, że praca na polskie wsi też w dużej mierze opiera się właśnie na oraniu kawałków. Rzadko kiedy na takiej naprawdę małej polskiej wsi ktoś sieje coś bezorkowo, bo po prostu nie ma do tego warunków, nie ma do tego sprzętu. Także myślę, że ja tutaj też na pewno w jakąś uprawę bezorkową nie będę chciał iść. No i zobaczcie, jedziemy teraz czwarty pokos, wtedy będziemy mieli prawdopodobnie piąty. Chyba nam się na raz nie uda tego zrobić. Pozwolę sobie z zewnątrz lutnąć. No nie, na pewno. Na pewno na dwa razy jeszcze będziemy musieli pojechać, także pojedziemy sobie tam. Wrócimy i skończymy po tamtej stronie. Mamy 20 minut odcinka, także dzisiaj na pewno uda nam się ten odjazd skosić i jeszcze uda nam się pojechać na skup. Póki kombajn tu jedzie, ja sobie na szybkości luknę tylko cenę owsa, gdzie jest najwyższa. 1343 topi roll i topi roll jest tutaj koło sklepu, także mamy naprawdę bardzo blisko na skup. Więc cieszy mnie to, nie będzie trzeba 3 PK męczyć tutaj jakąś dłuższą trasą, tylko na momencie właśnie sobie obrócimy. Zobaczcie, kolejny zbiornik będzie gdzieś tutaj w tym miejscu. I będzie jeszcze kolejny zbiornik, jeszcze pół zbiornika, także powiem wam, że jest duże prawdopodobieństwo, że będą dwie przyczepy prawie pełne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, mamy kolejny zbiornik. I po raz kolejny oczywiście musimy sobie tutaj wyjechać z naszego pokosu, bo jednak rurę mamy z lewej strony, także od strony łanu zboża. Tu sobie gdzieś cofniemy, ładnie podjedziemy. Dobra. No i oczywiście teraz musimy się garnąć po naszego 3 PK, sobie tutaj podjechać. Też naprawdę ładne ściernisko tutaj po tym owsie. Słuchajcie, jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli mi się uda oczywiście, to postaram się wam tutaj nagrać, jak sąsiad będzie prasował. Na przykład postawię kamerę sobie na końcu pola i nagram wam jakiegoś timelapsa, wstawię do kolejnego odcinka, to by też naprawdę fajnie wyglądało. Oczywiście jeżeli się uda, bo niestety jak sąsiad prasował tamten kawałek, no to niestety, ale mnie nie było po prostu w domu i nie mogłem dla was nagrać tego, jak on prasuje, ale tutaj może na tym kawałku właśnie się uda to nagrać, żeby była też taka fajna wstawka właśnie do mojego odcinka i całkiem spoko moim zdaniem to by właśnie wyglądało. Dobra, dajemy 3 PK-owi, ciśniemy oczywiście pod kombajn. Trzeba się śpieszyć, żeby to wszystko zdążyć w miarę w czasie poogarniać. No i w sumie tak z jednej strony myślę, że po kolejnym odcinku, jak już tutaj słoma będzie sprasowana, wszystko będzie ogarnięte, będę mógł sobie ten czas już przewinąć na pierwszy dzień jesieni i powoli będzie można też się właśnie brać typowo za prace pożniwne, tak jak mówiłem, oraz będzie można się też brać za ziemniaki, za kopanie ziemniaków. O, sąsiad tutaj proszę bardzo zestawik swój ma postawiony do prasowania. Będzie można się brać też właśnie za akcję kopanie ziemniaków, bo tak jak mówiłem, to też prawdopodobnie mi przynajmniej 2 odcinki zajmie. Dobra, zjedźmy sobie tutaj na bok. Tutaj sobie gdzieś 3 PK naszego postawimy. Dobra, cyk. I teraz prawdopodobnie całego zbiornika mi się nie udało wysypać. No na pewno mi się nie udało wysypać, także tak czy siak będziemy musieli zaraz sobie przyczepę oczywiście odczepić i przywieźć sobie drugą przyczepę. Zostało 32% w zbiorniku, także nie wiem, czy nie wyjdzie czasem tak, że dojedziemy do końca i będziemy mieli pełen zbiornik. Kurde, żeby to tylko się zmieściło na te dwie przyczepy, tam mi pokazywało w tym szacowanym plonie 7000 litrów, ale jakoś nie wiem, odnoszę wrażenie, że mamy 5000 już na przyczepie. Teraz jest już kolejny 1000 w kombajnie. 5500 mamy na przyczepie. Teraz 1000 w kombajnie, kurde, powiem wam, że prawdopodobnie koło 10 ton będzie. Może nie, bo dobra, może przesadziłem. 10 ton nie, 10 ton nie będzie, ale takie 8 na pewno, 8 na pewno. O, zobaczcie, ziemniaczki, no jakby już nie spojrzeć, prawie są do kopania, także lada moment będzie można się brać za koszenie, no ale tak to już jest, zaraz po żniwach praktycznie przychodzą wykopki. Jeszcze tutaj, jeżeli trawa mnie mile zaskoczy, to będzie można sobie jeszcze jeden pokos w tym sezonie zrobić. Także też będą dodatkowe odcinki, ale powiem wam, że jestem lekko zszokowany, bo nie pomyślałbym, że sezon tutaj na tej serii będzie trwał
Tak długo, ale naprawdę mega się cieszę, bo naprawdę fajnie oglądacie każde odcinki z tej serii. Co mnie oczywiście niezmiernie cieszy, że też jest praktycznie prawie pod każdym odcinkiem zostawione 5000 łapek. To jest też naprawdę miłe. Masa komentarzy, także widać, że chcecie oglądać tę serię. Dlatego też chcę Wam ją tutaj w miarę sobie urozmaicać tymi właśnie nowymi nabytkami, jakąś zmianą ciągników czy remontem ciągnika, żeby też po prostu inaczej wyglądał. Także myślę, że dzięki temu tym bardziej będziecie tą serię oglądać. No nie, może nie będzie 100% jak dojedziemy do końca, także fajnie, bo teraz wracając będziemy odwróceni rurą do lewej strony, więc nie będziemy musieli sobie kombajnem już z łanu wyjeżdżać. Muszę co jakiś czas popijać sobie, bo naprawdę zasycha w gardle od gadania. Mam nadzieję, że dosyć głośno mówię i że mnie dosyć słyszycie, bo jednak jak człowiek jest chory, to też nie do końca słyszy to, czy mówi głośno, czy nie, czy mówi wyraźnie. No wyraźnie akurat na pewno nie mówię, bo z zatkanym nosem to ciężko mówić wyraźnie, no ale myślę, że coś tam zrozumiecie na tym odcinku dzisiaj. Stwierdziłem, że nie będę robił po prostu dłuższej przerwy od tych odcinków, bo potem się po prostu ciężko wraca, a jednak też już mi tęskno było za nagrywaniem, bo jednak powiem Wam, 2 dni przerwy, patrząc na to, że ostatnio naprawdę nagrywam prawie że codziennie, no to 2 dni przerwy to jednak jest troszeczkę dużo od nagrywania. Ej, to pole jest ogólnie tak patrząc na to naprawdę krzywe, bo tam na końcu odnoszę wrażenie, że jest dużo szerzej niż tutaj z tej strony. Z tej strony mam wrażenie, że jest właśnie wąsko. Także to pole idzie chyba, ono się po prostu tam na końcu troszeczkę tak rozszerza, tak przynajmniej mi się wydaje. Nie jestem w 100% pewien, ale tak mi się wydaje. No i tak jak myślałem, będzie 40-minutowy odcinek, bo zanim teraz tutaj to dokosimy, zanim sobie przywiozę teraz drugą przyczepę, zanim potem się szczepię, zanim odstawię bizona na gospodarstwo i zanim pojedziemy na skup się wysypać, to będzie na pewno 40 minut, także takie wynagrodzenie małe po tej 2-dniowej przerwie, myślę, że będzie całkiem spoko, bo odnoszę wrażenie, że Wy naprawdę lubicie takie dłuższe odcinki, ale jednak jakbym miał nagrywać na przykład 50 minut czy tam godzinę samemu, to powiem Wam, że ciężko, bo jednak nagrywając z kimś odcinki, to powiem Wam, że jest dużo łatwiej, bo ja coś powiem, ktoś coś powie, Bolek czy Adam czy Tanas, i to też tak, jak wiecie, jest troszeczkę inaczej, a jednak jakbym miał przez godzinę gadać sam do siebie, znaczy do siebie, no teoretycznie gadam do Was, ale nagrywając tego nikt nie słyszy, więc gadam do siebie. Jakbym miał tak przez godzinę prowadzić monolog, to powiem Wam, że jest naprawdę to ciężko, bo nie dość, że gardło boli, to jeszcze nie wiadomo co gadać i to jest takie, wiecie, przynudzanie troszeczkę. Dobra, mamy kolejny zbiornik. Tutaj lekkiego mijaka zrobiłem, widzę, ale nie będę się tym przejmował. Dobra, teraz wiecie co, musimy sobie oczywiście 3 PK odczepić od naszej przyczepy. No i musimy pojechać po drugą przyczepę. Dobra, odczepimy sobie, ale pojedziemy już teraz tutaj do tyłu, nie będę przejeżdżał po raz kolejny po polu sąsiada, bo kurna, powie sobie, że se jeżdżę i ubijam, potem jeszcze będzie mi kazał przyjechać z kultywatorem czy z bronami i to, no nie, bron akurat nie mam, z kultywatorem, żeby to tam zaciągnąć mu, te bruzdy, które bym wyjeździł. No szkoda, że tutaj właśnie nie ma żadnego przejazdu, musimy sobie jechać oczywiście dookoła cały kawałek, no ale bez przyczepy to możemy noga na gaz i full i a, jak to mawiają. O, ogień z rury, proszę bardzo, 3 PK na full jedzie. 28 na godzinę po polu. Dobrze, że równe w miarę pola mam i nie mam tutaj kamieni, bo bym chyba wypadł z tego traktora. Dobra, tutaj musimy sobie oczywiście wyjechać na asfalt, żeby wjechać w tamtą polną drogę. Mam nadzieję, że bezproblemowo uda mi się szczepić te 2 przyczepy na polu, bo jednak powiem Wam, że samemu jeszcze na polu to naprawdę będzie ciężko cofać, ale myślę, że bez problemu sobie damy radę. Także tak jak mówiłem, tutaj na tym kawałku będę chciał właśnie, nie wiem czy w kolejnym odcinku zobaczymy, czy uda się, żeby na kolejny odcinek przywieźli mi już wapno. Jeżeli mi wapno jeszcze nie przywiozą, a wątpię, że przywiozą, bo jednak będę prawdopodobnie nagrywał dzień po dniu, więc jeżeli dzisiaj bym zamówił, to na pewno oni jutro nie będą. Więc prawdopodobnie będę musiał sobie tutaj działać z obornikiem, ale myślę, że to całkiem spoko akcja będzie, żeby tutaj sobie z tym obornikiem działać i wtedy w kolejnych odcinkach po prostu będziemy sobie już to wapno rozrzucać, jak tylko przyjadą. Dobra, podczepiamy sobie drugą przyczepkę. Cyk. Cyk, cyk. Kurna, wałek się kręci w 3 PK cały czas, a mam wyłączony, nie wiem czemu.
Dobra, no i lecimy z powrotem na pole. Ale to ładnie wygląda, jak to już tam jest skoszone. Naprawdę tekstury i kolory w ogóle tutaj na tej mapie to jest coś niebywałego, jak to wszystko pięknie tutaj się komponuje. Jeszcze raz to powiem i prawdopodobnie nie powiem tego ostatni raz. Wielki szacunek tutaj dla autorów tej mapy, bo no kawał dobrej roboty zrobiony. Wydaje mi się, że to jest top 1, na pewno jest w top 3 map do Farminga 19. To wam też mówiłem oczywiście na live'ie, bo ta mapa no to jest coś pięknego. Kurde, tutaj taki wąski przejazd został, naprawdę wąski. No ale cóż, trzeba dokosić, bo każde ziarenko się liczy oczywiście. Tym bardziej, że obiekt jest dosyć lekki. Więc tym bardziej się tutaj liczy każde ziarno. Dobra, pojeżdżamy pod bizona. I tutaj w tym miejscu sobie 3 peka na razie zostawimy, bo nie wiem po prostu, do którego miejsca będę musiał sobie nim podjechać na ostatni zbiornik, chociaż prawdopodobnie tam na koniec, bo wydaje mi się, że jestem w stanie tutaj dokosić to na jednym zbiorniku. No na pewno dokoszę to na jednym zbiorniku, bo tutaj zobaczcie, wielki ciul w sumie zostało. I na ostatni przejazd prawdopodobnie chyba będę musiał sobie rurę złożyć, bo nie chciałbym tutaj zahaczyć w tą lampę, czy tam po krzakach rurą jechać, żeby nic mi się czasem nie powyginało. Więc prawdopodobnie na ostatni przejazd sobie po prostu tą rurę złożymy. Myślę, że tutaj nawet jak skończę kosić, to nie będę bizonem zjeżdżał na gospodarstwo, bo szkoda czasu, tylko sobie od razu pociśniemy właśnie na skup. Tutaj fajnie tędy będę mógł sobie wyjechać, całkiem elegancko od razu wyjadę na asfalt. Ale jednak powiem wam, że wydawało mi się z tym, że to pole się rozszerza na końcu, bo sami widzicie, że tutaj też naprawdę wąski paseczek zostaje, niestety. I będę musiał tym wąskim paskiem sobie przejechać, ale wtedy już pociśniemy 10 na godzinę, bo bez problemu bizon będzie sobie dawał z tym radę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 pokosów takich pełnych, no i ten 6 będzie naprawdę z wąskiego paska, więc myślę, że tutaj jest w stanie sąsiad to 15 belek sobie upracować, tak przynajmniej mi się wydaje. A jak będzie, to oczywiście dowiemy się, nie wiem, czy w kolejnym odcinku będę dzisiaj rozmawiał z sąsiadem, zobaczymy, kiedy będzie w stanie do mnie przyjechać. Trzeba się nawadniać, 26 stopni, słuchajcie, na bizonie, kurz niemiłosierny. Dobrze, że jeszcze czarny cały nie jestem. No, marzy mi się tutaj kombajn z kabiną. Niekoniecznie bizon, ale nie mam pomysłu na razie, jaki kombajn można było tu zakupić, jak nie bizona, bo jednak te kombajny są dosyć drogie, a ja na pewno na przyszły sezon, po takich wydatkach jak teraz mam, raczej na przyszły sezon na nowy kombajn nie uzbieram. Chyba że sprzedamy sobie Z040, dołożymy sobie powiedzmy tam dychę, czy tam nawet więcej, i kupimy sobie Z056 na przykład z większym headerem i już wtedy z... Jakiś błąd mi tu wyskoczył, kurde, już myślałem, że nagrywanie się przerwało, ale nie, na szczęście nie. No i właśnie tak jak mówiłem, sobie wtedy... Ej, stój! Kurna chata, przypadkowo pracownika włączyłem. Ja mówię, czemu ja nie mogę skręcać? A pracownik był włączony. Dobra, złóżmy sobie... A, dobra, pracownik mi złożył rurę, nieważne. O czym ja to mówiłem? Aha, mówiłem o tym, że no nie jestem w stanie na pewno uzbierać na przyszły sezon na nowy kombajn, więc jeżeli byście chcieli, żeby tak zrobić, a zawsze to będzie jakieś to urozmaicenie serii, bo zawsze będzie to zmiana kombajnu, nie będzie drugi raz tych samych z nich w tym samym kombajnem, zależy ile będę miał pieniędzy. Jeżeli miałbym tyle pieniędzy, że na przykład sprzedać Z040 i kupić rekorda, no to wtedy na pewno się nie będę wahał, ale jeżeli nie będę miał tyle kasy, no to wtedy sobie na przykład sprzedamy tego Z040, dołożymy dychę czy tam 15 i kupimy sobie, nie wiem ile one chodzą dokładnie, i kupimy sobie jakąś taką igiełkę Z056 właśnie już z kabiną, z klimatyzacją na przykład. Oczywiście z większym headerem, z sieczkarnią z tyłu. I to będzie naprawdę moim zdaniem całkiem spoko opcja, żeby tak zrobić, ale to wszystko będzie się... będzie zależało po prostu od tego, ile na przyszły sezon uda mi się zbierać kasy. A wydaje mi się, że no na pewno nie mało, bo przewijając praktycznie jeszcze teraz całą jesień, całą zimę, aż do wiosny, na pewno uda mi się uzbierać sporo mleka, więc jakby nie było, to będą naprawdę fajne pieniądze, bo teraz jest 1000 litrów mleka za 2000, więc naprawdę fajna cena, fajnie sobie zarobiłem, bo zobaczcie teraz,
4600 mleka, a ja mam 10 tysięcy praktycznie z tego zarobione, więc naprawdę fajne pieniążki. Więc wydaje mi się, że z tego mleka tutaj jestem naprawdę przez całą zimę w stanie zarobić naprawdę mega fajną, fajną kasę. Teraz tak sobie myślę, dojedziemy do końca, ja nie będę jechał specjalnie teraz trzypekiem tam, bo mija się to z celem, tylko weźmiemy sobie od razu przyczepę i szczepimy sobie zestawik. I wtedy całym zestawikiem już po prostu pojedziemy na tamtą stronę, żeby się wysypać i tyle. To jest teraz tak myślę, jak bym tędy wyjechał. To zależy, bo wtedy jak pojedziemy całym zestawem tam, to wtedy musimy jechać dookoła, tu przez Gospę i tędy. Nie, to chyba jednak, wiecie co, pojedziemy sobie zestawem tam, dosypiemy i cofniemy się po tą drugą przyczepę. Sorry za kaszel, ale i tak wydaje mi się, że długo wytrzymałem od początku odcinka bez kaszlenia. Jednak no, z chorobą się nie wygra. To trzeba po prostu przeczekać i przeleżeć, wylecieć to. Mamy 3 tony na tamtej przyczepie i teraz mamy już tonę 500. Kurna, no zobaczcie. Prawie 10 ton będzie. No jakby mordę strzelił. 5,5 tam. 3 tutaj. To jest 8,5. No i to na 600, no to już mamy 10 ton, zobaczcie. Już mamy 10 ton, także nie wiem co mi tutaj pokazywało, czemu tylko 7,5 pokazywało mi. Jak ukośliliśmy aż dychę z tego kawałka. Także zarobimy jeszcze więcej niż 10 tysięcy. Naprawdę mega się cieszę, bo w miarę szybko będziemy się tutaj mogli rozwijać oczywiście. Dobra, dojeżdżamy do końca, wystawiamy rurę. Albo w sumie wiecie co, co ja będę teraz biegł po tą 60-tkę. Przecież możemy sobie rurę oczywiście otworzyć i przecież bizonem sobie tam podjechać. Przecież tamtędy też będę mógł wrócić sobie oczywiście na Gospę, więc co to za problem. O, tutaj teraz tak sobie myślę, nie wiem czy dobrym pomysłem właśnie nie byłoby sąsiadowi, żeby tutaj podgrabić to na jeden pokos. Po co ma specjalnie dwa razy jechać, a ja na momencie sobie podczepię zgrabiarkę i sobie ten pokos tutaj podgrabimy, żeby sąsiad miał jeden duży pokos, a nie jeden normalny i drugi obok taki mniejszy. Dobra, podjeżdżamy, wysypujemy i elegancko, naprawdę elegancko robota poszła. O. Kurde, to się zmieści tak ledwo co? Nie, nie zmieści się. Jo, zmieści się, dobra, uff. Już się bałem, że się nie zmieści. Ale ledwo co, prawie dwie pełne przyczepy, ja pierdzielę. Naprawdę siny jestem. No i tam mamy 5500, więc 10 ton bite, ponad 10 ton. Dobra, tą oczywiście przyczepę sobie zaczepimy na tył. Także podjedziemy sobie do naszego zestawu. Odczepimy tą przyczepę z tyłu, żeby w miarę mieć łatwo do cofnięcia. Jak najbliżej. I wtedy tylko po prostu i będziemy sobie elegancko cofać przednią przyczepą. Dobra, myślę, że jestem w stanie tutaj teraz się szypakiem wykręcić. No tak na styk wam powiem, naprawdę na styk. Dobra, podjeżdżamy sobie do naszej zielonej autosanki. Odczepiamy. No i cofamy. Nie wiem jak daleko, po kawałku będę sobie cofał. W miarę prosto idzie. Dobra, idę sobie zerknąć. Ło, dobra, jeszcze kawał drogi. Dobra, pójdę zobaczyć. No, jeszcze kawalątek i lekko musimy tył narzucić tam. O, dobra. Żeby czasem nie trzeba było tutaj dyszta podciągać. No i elegancko mamy zaczepione. Kurde, powiem wam naprawdę, z takim zestawem to jest 10 tysięcy litrów prawie. To naprawdę trzypek będzie miał co robić. Zobaczcie jak to pięknie tutaj wygląda ten mój zestawik. Naprawdę coś zajebistego ta seria. Dobra, wsiadamy, mamy już 40 minut odcinka, także będzie ponad 40 minut. Zanim dojedziemy na skup, to też chwila minie. No takim zestawem jeszcze tutaj na tej serii nie jechaliśmy, także
Jest to debiut, 3 peka z dwoma przyczepami, jakby nie było. No i powiem wam, że naprawdę, naprawdę czuję ten ciężar z tyłu na haku. Dobra, tutaj sobie wyjedziemy oczywiście na polną drogę. O, nasze piękne ziemniaczki tutaj rosną. No i ciśniemy zaraz na asfalt i wtedy but do końca i lecimy. Kombajn sąsiada stoi. Sąsiad ma prawdopodobnie chyba już po żniwach, tak przynajmniej mi się wydaje. Dobrze, hamulce sprawne w przyczepach, bo powiem wam, że bez hamulców to by była ciężka sprawa. Co za debil! Widzieliście to? Moim pasem jechał. Masakra, ten ruch drogowy tutaj to jest porażka, bo oni tak się nadają na tej drodze, że we mnie uderzają. No i lecimy na skup. Ło! To jakiemu sąsiadowi zboże uschło. Dobrze, że na ten skup akurat daleko nie jest. Także na momencie sobie tam dojedziemy i będziemy mieli sprzedane. No i takim akcentem na skupie sobie oczywiście dzisiejszy odcinek zakończymy. Także jeszcze raz mogę oczywiście wam przypomnieć o łapeczce w górę, bo jednak tutaj no chorym nagrywać nie jest łatwo. Także łapkę w górę za to możecie oczywiście zostawić, bo nie każdy chory człowiek nagrywa odcinek. A jednak ja tutaj no nie dość, że nie mogę wytrzymać bez farminga, to już jest jednak chyba uzależnienie. To druga sprawa, wiem, że jest takie grono osób, które po prostu czeka na te odcinki. Więc po prostu nie mogę was zawieść i te odcinki muszą się pojawiać. No ale jednak te dwa dni musiałem sobie odpuścić, żeby jednak chociaż ciut się wyleczyć. Dobra, teraz gdzie tu jest syf? Prawdopodobnie chyba tutaj. Pierwszy raz jestem na tym skupie. How the Mayon Fest. O, dobra. Czy uda mi się dwie przyczepy na raz wysypać? Luknę sobie tylko na którą stronę mam. Na prawą, oczywiście na lewą musimy sobie zmienić. Na lewą, dobra. No i sypiemy obie przyczepki. Kasa leci, będzie 50 tysięcy. Nie będzie? Jest 50 tysięcy, proszę bardzo. 13 200 zarobiłem za ten owiec, także naprawdę mega, mega fajne pieniążki. 50 tysięcy na koncie. Także tutaj, no mówię, zobaczcie, za 30 planuję kupić traktor za 30 i teraz jeszcze będę miał 20, trochę na remont, może starczy mi na jakiś nowy nabytek, może jakaś nowa beczka się pojawi, bo o tym też właśnie w ostatnim odcinku mówiłem, że fajnie by było, jakby udało się jakąś nową beczkę zakupić, ale to wszystko dowiecie się oczywiście w kolejnych odcinkach. W tym odcinku to by było na tyle. Pamiętajcie o łapeczce w górę, pamiętajcie również o czerwonym przycisku, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się, na razie, cześć!